3 czerwca 1995 roku. Młoda kobieta zostaje znaleziona martwa w łóżku. Sytuacja ma miejsce w pokoju 2805 w Oslo Plaza, hotelu, który usytuowany jest w centrum miasta. Kobieta została postrzelona w czoło pistoletem Browning 9 mm. Zameldowała się jako Jennifer Fairgate, jednak jej nazwisko jest fałszywe. Każdy zadaje sobie pytanie, kim jest ta elegancka kobieta? Dlaczego metki z ubrań są usunięte? Dlaczego w pokoju znajduje się 34 sztuki amunicji? Rok później kobieta zostaje pochowana w bezimiennym grobie w Oslo. Lars Christian Wegner z norweskiej gazety VG napisał artykuł o jej skromnym pogrzebie. To właśnie on od 20 lat zastanawia się nad wszystkimi pytaniami bez odpowiedzi. Dlaczego nikt nie zgłosił jej zaginięcia? Po latach, w 2017 roku, przy współpracy z policją w Oslo, norweska gazeta VG, podejmuję próbę poznania tożsamości kobiety z Oslo Plaza. Co tak naprawdę wydarzyło się w pokoju 2805? Jest sobota, 3 czerwca 1995 roku. Tuż po godzinie 19.30 recepcjonistka Evy Tudem Gjeksen w Oslo Plaza, głównym luksusowym hotelu w Norwegii, odkrywa, że jest coś nie tak. Belgijska para, Louis i Jennifer Fairgate, znacznie przekroczyli swój limit kredytowy. Oboje mieszkają w pokoju 2805. Recepcjonistka wysłała wiadomość do pokoju na 28 piętrze. Na ekranie telewizora w pokoju pojawia się tekst. Prosimy o kontakt z recepcją. Ktoś natychmiast potwierdza odbiór informacji, naciskając przycisk OK na pilocie. Był to drogi pokój, kosztujący 1845 norweskich koron za noc. Recepcjonistka zauważa, że do pokoju zostały wysłane już dwie podobne wiadomości. Goście spędzili tam 3 noce i wydaje się, że za nic nie zapłacili. Kobieta, która meldowała się w pokoju, to Jennifer Fairgate, ma 21 lat. Recepcjonistka dzwoni po obsługę hotelową. Nikt nie sprzątał pokoju od czwartku. Przez cały piątek i sobotę na drzwiach wisiał czerwony napis „Nie przeszkadzać”. Recepcjonistka zaczyna wyczuwać kłopoty, zawiadamia ochronę hotelu. 25-letni ochroniarz Espen Ness ma nocną zmianę. Pracuje jako ochroniarz co trzeci weekend. Jest to jego dorywcza praca podczas nauki. Wjeżdża windą na 28 piętro i dociera do pokoju 2805 o godzinie 19.50. Puka do drzwi. Po chwili z pokoju dobiega huk. Ciężkie drzwi i betonowe ściany tłumią dźwięk, który jednak rezonuje. Nas wzdryga się. Wydaje się, że ktoś w pokoju oddał strzał. Potem przypomina sobie, że w pokoju przebywają 2 osoby. Młody ochroniarz wycofuje się. Stoi zachowując odstęp od drzwi i czeka kilka minut. Co powinien zrobić, jeśli ktoś zostanie postrzelony? W pomieszczeniu musi być ktoś z bronią. Ochroniarz posiada krótkofalówkę, jednak powstrzymuje się od poinformowania szefów ochrony. Udaje się do windy, zjeżdża do recepcji i pędzi na posterunek. Jeszcze przed przybyciem techników do hotelu na policję zostaje wysłany raport o podejrzeniu zabójstwa bądź samobójstwa. Śledztwo trwa całą noc. Obie karty klucze są w pokoju. Drzwi były podwójnie zareglowane od wewnątrz. Okno jest uchylone, ale na zewnątrz jest lustrzana szklana fasada, która rozciąga się na 28 pięter. Wszystko wskazuje na to, że kobieta była sama. Nie ma wątpliwości, co się stało. Prawdopodobnie kobieta odebrała sobie życie, opisuje raport z miejsca zbrodni. Istnieje 99% pewności, że odebrała sobie życie, mówi wewnętrzny raport hotelu. Wszystko wydaje się być oczywiste. Na zlecenie testu laboratoryjnego wysłanym do Kripos widnieje napis „samobójstwo”. Sprawa wydaje się być zamknięta. Śledczy zauważają 2 anomalie. Metki na ubraniach zmarłej kobiety zostały odcięte oraz brak krewnych do powiadomienia. Belgijska policja donosi, że nie ma nikogo o nazwisku Jennifer ani Louise Fairgate. Wszystkie informacje na temat tożsamości kobiety są fałszywe. Kim więc była Jennifer Fairgate? To, co wydawało się oczywistym samobójstwem, szybko stało się koszmarem śledczych.
fałszywe imię i nazwisko, usunięte metki z ubrania oraz brak jakichkolwiek dokumentów, które mogłyby potwierdzić tożsamość młodej kobiety. W pokoju hotelowym nie znaleziono żadnego dowodu tożsamości, portfela oraz gotówki. Nie znaleziono również torebki oraz kosmetyków do makijażu. Znaleziono natomiast butelkę wody kolońskiej, która była prawie pusta. Wszystko, co mogło zidentyfikować zmarłą, było skrupulatnie usunięte. Czy zrobiła to sama, zanim odebrała sobie życie? Czy ktoś inny usunął wszystkie ślady? Nawet samo fałszywe imię i nazwisko było nieuchwytne. Hotel zarejestrował kobietę jako Jennifer Fargate, ale dwukrotnie podpisała się Fargate. Przede wszystkim także zastanawiano się, gdzie był mężczyzna, którego nazwisko zapisała jako Louis Fargate. Czy był tam i zniknął, czy też był postacią fikcyjną? Czy ktoś zabił Jennifer, włożył broń do ręki, żeby upozorować samobójstwo? Broń też niewiele powiedziała detektywom. Numer seryjny pistoletu półautomatycznego Browning 9 mm został częściowo usunięty. Nie tylko wyszlifowany, ale wytrawiony kwasem. Technikom z Kripos udało się odzyskać część cyfr, ale to nie wystarczyło do zidentyfikowania broni. Został wyprodukowany w Belgii w 1990 lub 1991 roku. Z pozoru zwykłe samobójstwo nabierało coraz więcej podejrzeń w związku z tym, co stało się w pokoju hotelowym. Jennifer Fargate oddaje dwa strzały. Pierwszy z nich, strzał próbny, jak to określa policja, zostaje wystrzelony przez poduszkę do materaca. Być może kobieta użyła poduszki jako tłumika podczas testowania broni. Druga kula trafiła w jej czoło i przeszła dalej przez mózg i tył głowy. Następnie przeszedł przez pościel i materac i wylądował na betonowej podłodze poduszkiem. W komorze pistoletu następny pocisk automatycznie przesunął się w górę i był gotowy do strzału, a 7 kolejnych nabojów czekało w magazynku. W czarnej walizce obok łóżka było kolejnych 25 nabojów. Jennifer miała w pokoju w sumie 34 sztuki amunicji. Znaleziona na miejscu czarna teczka nie zawierała absolutnie nic oprócz nabojów. Sekcja zwłok także nie wnosi nic do śledztwa. Chociaż twierdziła, że ma 21 lat, patolodzy sądowi uważają, że jest nieco starsza. Mówiono o wieku 30 plus minus 5 lat. Jej oczy były niebieskie, a włosy ciemne i krótkie. Ważyła 67 kg i miała 159 cm wzrostu. Jej odciski palców nie dały żadnych odpowiedników w bazie danych Interpolu. Miała kosztowne zabiegi dentystyczne w złocie i porcelanie. Te szeroko stosowane są w Stanach Zjednoczonych, ale także w niektórych krajach europejskich, w tym Holandii, Niemczech i Szwajcarii. Kobieta po raz pierwszy dzwoniła do Plaza, aby zarezerwować pokój w poniedziałek 22 maja, ale z policyjnych dokumentów nie wynika jasno, o jakie daty rezerwacji poprosiła. W środę, 31 maja, ponownie zadzwoniła do hotelu, aby zmienić datę przyjazdu. Powiedziała, że przyjedzie tego wieczoru i określiła, że w pokoju będą dwie osoby. Zameldowała się o 22:44 podczas najbardziej gorączkowego wieczoru w hotelu. Jakoś udało jej się zameldować bez okazania dowodu tożsamości. Recepcjonistka zaznaczyła w formularzu check-in okienko, w którym gość miał wpisać numer swojego paszportu. Nigdy to nie zostało wypełnione. Policyjny przegląd list pasażerów linii lotniczych z tamtej nocy nie wykazał niczego. Dla policji w Oslo z pozoru prosta sprawa zaczęła się komplikować. Zastępca szefa policji Gunnar Larsen przydzielił tej sprawie 5 doświadczonych śledczych. Postawiono szereg pytań. Dlaczego kobieta z Plaza, bo tak ją od tej pory nazywano, zarezerwowała pokój dla dwóch osób, skoro przyjechała sama? Dlaczego nie było śladu po jej podróży? Skąd wzięła nielegalną broń? Czy przywiozła ją ze sobą do Norwegii, czy dostała ją tutaj? Jeśli tak, to od kogo? Po co tyle amunicji, skoro planowała zabić tylko siebie? Policja miała różne teorie. Czy kobieta z Plaza mogła być częścią dużego kartelu narkotykowego, w którym coś poszło nie tak, albo że musiała się zabić, albo została zabita przez innych? Czy pracowała dla tajnego wywiadu? Czy to dlatego usunęła wszystkie wskazówki tożsamości? Czy była zawodowym zabójcą, który przybył do Norwegii, aby kogoś zabić? Czy była ekskluzywną prostytutką, która pracowała w dobrych hotelach? Czy była tylko kobietą w depresji, która przyjechała do Oslo, aby się zabić? Kobieta z Plaza zostaje nawet sprawdzona w związku z konkretnym przypadkiem mafii we Włoszech.
ale odpowiedź włoskiej policji jest negatywna. Nie była zaginioną żoną szefa mafii, Lucia Bagarella. Przesłuchuje się pracowników hotelów, którzy zgodnie twierdzą, że kobieta z plaza mówiła po angielsku i niemiecku. Wydruki z systemu hotelowego zamykania drzwi wskazywały na rzadkie opuszczanie pokoju przez kobietę. Sprawa coraz bardziej przypomina coś więcej niż samobójstwo. Śledczy ustalają, że kobieta była w pokoju sama i jej pobyt w hotelu interpretują jako przygotowanie się do końca. Mija rok. Pomimo wielu wskazówek, żadna z nich nie przybliża policji do rozwiązania zagadki i poznania prawdy. Kobieta z plaza pozostała równie wielką tajemnicą jak w dniu, w którym została znaleziona. W środę 26 czerwca 1996 roku, prawie 13 miesięcy po śmierci, kobieta z plaza zostaje pochowana w anonimowym grobie na cmentarzu Vestre Gravlund w Oslo. Kiedy sprawa wydaje się zakończona, Lars Christian Wegner pisze dwustronicowy artykuł w gazecie VG w Oslo o nieznanej kobiecie, którą policja przez rok próbowała bez skutku zidentyfikować. Jej pogrzeb jest symboliczny. Bez przyjaciół, bez rodziny. Tylko jeden człowiek i fotograf VG podążył za Jennifer Fairgate do jej grobu wraz z pracownikami cmentarza. Przez ponad 20 lat od tamtej pory Wegner trzyma historię kobiety z plaza w szufladzie biurka. Od czasu do czasu, do niej wracając, zastanawia się, czy można zrobić coś więcej. Gdzieś jest rodzina, która nie wie, co stało się z siostrą, córką, dziewczyną. Młoda kobieta zasługuje na to, by jej imię i nazwisko znalazło się na nagrobku. Przez lata trzykrotnie prosi o dostęp do dokumentów policyjnych i zapoznaje się ze wszystkimi szczegółami sprawy. Jest zima 2015 roku. Wegner sugeruje zastępcy komendanta policji Grete Lien-Metil, aby podjąć ostatnią próbę ustalenia, kim była Jennifer Fairgate. Ta godzi się natychmiast. Pierwsza rzecz, jaką robią, to wykonanie nowych szkiców artystycznych kobiety z plaza. Jeszcze w 1996 roku prosi ilustratora VG Haralda Nigara, który od lat pracował jako szkicownik policyjny, o narysowanie kobiety na podstawie zdjęć z sekcji zwłok. Nigar wtedy nie był zadowolony z wyniku. Na podstawie zdjęć z pokoju hotelowego Nigar wykonał dwa nowe szkice Jennifer Fairgate. Tym razem jest zadowolony. Powracają do rzeczy osobistych kobiety. Dlaczego usunięto metki? Niektóre są usuwane ścieg po ściegu, inne wycięte. Jedyna pozostała metka znajduje się na ubraniu. Damskiej marynarce wiszącej w szafie pokoju 2805. Kurtka pochodzi z niemieckiego domu mody René Lezard i ze zdjęć policyjnych wynikałoby, że metki nie można było usunąć bez zniszczenia podszewki. Turkusowa torba podróżna pochodziła od niemieckiego producenta Travelite. Logo Travelite również pozostało na swoim miejscu, którego nie można było usunąć bez przecinania torby. Usuwanie metek nie jest rzadkością, wielu odcina metkę, która drażni naszą szyję. Ale to było z całą pewnością usuwanie informacji identyfikacyjnych. Powtarza się pytanie, gdzie był jej paszport, portfel, karty kredytowe i pieniądze? W 1995 roku wszystkie kraje europejskie nadal miały przecież własne waluty. Nie było jednak ani jednej monety, ani banknotu, które sugerowałyby wszelką drogę kobiety. Norweski banknot 50 koron, która dała jako napiwek w noc przed śmiercią, był jedyną gotówką, jaką się posłużyła. Nie miała torebki, żadnych okularów, kluczyków do domu, kluczyków do samochodu. Okularów przeciwsłonecznych, chusteczki do nosa ani szminki. Zdjęcia zmarłej przedstawiają ładną, elegancką, młodą kobietę, starannie umalowaną. Była wyraźnie kimś, kto dbał o swój wygląd, ubranie i styl. Dlaczego nie ma kosmetyczki? Zdjęcia z sekcji zwłok pokazują czyste, zadbane zęby, ale w pokoju nie było szczoteczki do zębów. Jedynym przedmiotem osobistym znalezionym w pokoju hotelowym była butelka wody kolońskiej na małym stoliku przy oknie. Zawiera on jednak męski zapach Ungaro Pur L'Homme Eau, określany jako silny i męski. Nie wyklucza to jednak używania przez kobietę. Na półce znajduje się bawełniany sweter oraz długa, elegancka, czarna, skórzana kurtka. W szafie wisi bluza bez rękawów, szara marynarka i nieco dłuższy od niej trencz. Na fotelu widać turkusową torbę podróżną, w której znajdują się czarne rajstopy, czarny jedwabny top oraz trzy staniki w białym kolorze.
Poza tymi ubraniami w pokoju znajdowały się jeszcze ubrania, które kobieta miała na sobie. Buty, pończochy, stanik, długie jedwabne spodenki i bawełniana marynarka sięgająca do uda. Wszystko w kolorze czarnym. Wegner chce spojrzeć na całą garderobę obecną w pokoju oczami kobiet. Przeprowadza eksperyment. Pokazuje zdjęcia z pokoju Oslo Plaza sześciu koleżankom. Reakcja jest jednomyślna. Wszystkie kobiety pytają, gdzie są majtki. Zdjęcia z miejsca zdarzenia nie pokazują tego typu bielizny. Musiała ją posiadać, jednak podczas oględzin nic takiego nie znaleziono. Druga podejrzana sprawa, jaką wszyscy zauważają, jest to, że kobieta z plaza nie ma spodni, spódnicy ani innego stroju, z wyjątkiem shortów od piżamy. Większość twierdzi również, że byłoby naturalne mieć kolejną parę butów. Oczywiście każdy może o czymś zapomnieć, pakując się na wyjazd, ale to jednak jest naprawdę nurtujące. Jennifer natomiast ma cztery kurtki, jedną bluzę, jeden sweter i cztery staniki. Jest tylko jedna para jedwabnych shortów i nie ma spodni ani spódnicy. I czy to wszystko zmieściłoby się tylko w jednej małej turkusowej torbie podróżnej? Nie, wydaje się, że czegoś brakuje. Nie tylko części garderoby, ale także większej torby. Problem w tym, że tak niewielu świadków rzeczywiście widziało Jennifer Fairgate. Czy pozbyła się ubrań i walizek przed popełnieniem samobójstwa? A może ktoś inny zabrał jej rzeczy? Czy policja przeszukała hotel w poszukiwaniu wyrzuconych ubrań lub metek? Czy kontrolowano kosze na śmieci i pojemniki? Czy w hotelu Plaza znaleziono jakieś zagubione torby lub walizki? Dokumenty policyjne nic o tym nie wspominają. Ostatni raz Jennifer Fairgate była widziana w piątek wieczorem, 24 godziny przed swoją śmiercią. Christine Andersen była odpowiedzialna za obsługę pokoju, kiedy kobieta w plaza zadzwoniła, aby zamówić jedzenie o 20.06. Najważniejszą rzeczą, jaką zapamiętała, było otrzymanie napiwku 50 koron, ogromnej kwoty w tamtym czasie. Świadek z obsługi hotelowej opowiada o swoich przypuszczeniach. Kobieta mogła być stewardessą. Wiele załóg linii lotniczych przebywało w tym czasie w Oslo Plaza. Łatwo je było dostrzec poprzez ubrania i bagaże. Panie miały na sobie ciemne garnitury i upięte włosy. Miały bardzo mały bagaż i nie rozrzucały go po pokoju jak wczasowicze, którzy często to robili. Automatycznie pomyślał o stewardesie z British Airways. Miała małą walizkę na kółkach. Zapytano go o walizkę. Odpowiedział tak. Myślę, że to była mniejsza walizka na kółkach. W tamtym czasie nie były one zbyt powszechne. Miały je zazwyczaj załogi linii lotniczych. Prawdopodobnie dlatego myślałem, że jest stewardessą. Ważny szczegół w zeznaniu Andersena opisuje kobietę z plaza jako ubraną w garnitur lub coś podobnego. Ze spódnicą sięgającą do kolan w kolorze granatowym lub czarnym. Ubranie nieobecne w chwili jej śmierci. W wywiadzie policyjnym kierownik zmiany obsługi opisał pokój jako czysty i nietknięty. Miałem wrażenie, że właśnie się zameldowała, mówi Andersen. Pokój wydawał się prawie sterylny. Na początku śledztwa Andersen nic nie wspominał o walizce na kółkach. Pamiętam, że później nie byłem zadowolony z mojego oświadczenia, mówi Andersen. Dostałem wiele opcji pytań, czułem się zbombardowany. Jeśli nie pytali o walizkę, to nic o niej nie mówiłem. Miesiąc później pojawiła się nowa informacja dotycząca sprawy. 52-letnia Vigdis Svale, która była stewardessą pokojową w Plaza, odpowiedzialną za sprzątanie na 28 piętrze, odpowiada, iż w czwartek 1 czerwca, dzień po zameldowaniu się kobiety w hotelu, posprzątała pokój 2805 z młodą współpracowniczką. Pokój był pusty podczas sprzątania. Sprzątając zauważyła parę butów pod półką bagażową. To ważny trop. Ponieważ znaleziona w tym samym pokoju martwa kobieta dwa dni później miała na sobie parę czarnych włoskich butów. Były to inne buty niż te widziane przez Vigdis Svale. Jeśli Jennifer była poza pokojem, gdy sprzątano go w czwartek, musiałaby wyjść bosą z pokoju. Albo mieć w tym czasie dodatkową parę butów. Wygląda na to, że jedna para butów zaginęła, gdy umarła. Zadano pytanie, dlaczego zwróciłaś szczególną uwagę na te buty? Bo myślałam, że są ładne. Sama chciałam takie buty. Zajrzałam do środka i sprawdziłam markę, żeby ją zapamiętać. Ale dzisiaj oczywiście nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Śledczy pokazują Vale zdjęcie czarnych butów, które kobieta z plaza miała na sobie w dniu śmierci, pytając, czy poznaje te buty. Zaprzecza.
mówiąc, że tamte były ładniejsze i bardziej kolorowe. Jeśli jej obserwacja była prawidłowa, oznacza to, że kobieta z plaza musiała mieć przynajmniej jeszcze jedną parę butów. Oznaczałoby to, że zostały usunięte z pokoju w dniu śmierci. To jednak dopiero początek tej historii.